jesteśmy tutaj w Telford, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko tym, co robią muzułmańscy terroryści, co robią muzułmanie, że oni po prostu gwałcą. Ja, dla mnie każda krzywda jest krzywdą. Jestem Polakiem, ale dla mnie krzywda dziecka. Ja byłem wiele lat nauczycielem w Polsce, czy też wychowania fizycznego. Przez rok czasu byłem nauczycielem języka niemieckiego. Także strasznie to odczuwam, to co się tutaj dzieje. Po prostu ta Europa zmienia się na gorsze. Ja głosowałem 1 maja 2004 roku, żeby wejść do Europy, ale głosowałem, żeby wejść nie do takiej Europy, jak teraz jest, bo niestety, ja mieszkałem 16 lat w Niemczech. To był kraj bardzo wspaniały, ale to, co w tej chwili został zrobiony przez kanclerz Angelę Merkel, jest to chore. I to się dzieje to po prostu w Londynie, w Szwecji i tak dalej. Także przyszliśmy tutaj, żeby zaprotestować z kolegami, to właśnie są koledzy też pod flagą polską. Proszę bardzo, tutaj moja flaga polska, kolegów tak samo. Tak, żebyśmy może coś się nam uda zmienić w tej materii. Możemy, wiadomo, że czeka nas przyszłość straszna, czyli będziemy muzułmanami za 20 lat, ale trzeba walczyć do ostatniej kropli krwi, jak to mówię. Dziękuję bardzo.